Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z Real Estate Simulatora. No i słuchajcie co, kontynuujemy naszą sprzedaż, a dokładniej nasze kupno w zasadzie, bo wszystko co mieliśmy sprzedać, to sprzedaliśmy, także trzeba się ruszyć i kupić. I kupić i zaczniemy sobie oczywiście od autobusu, który już tu na nas długo, długo czeka. No, wcześniej był dużo tańszy był. Można było go za 6 kupić, teraz jest za 12. Widać, że się właściciel zmieniał w międzyczasie. 666 jest mój. 777. 833. 666. 9000. No thanks. Kurwa. Dobra, zaczynaliśmy się na 9000 jak coś. Więc stawiam, że zacząć trzeba do 8,5 i może się uda sprzedać. Fajne jest to, że można wejść i wyjść i jest inny właściciel. 8500. Thanks, but I'll decline. Dobra, 9000 jest mój. This is the perfect deal. No i pięknie, dobra. Możesz już sobie stąd iść. A my tak, cyk. I maksa mamy, dobra. To nie ma co tutaj stawiać drugiego. Ładnie wypocujemy kierownicę, tam będzie git. I teraz tak, jeszcze jeden namiot był tu chyba do sprzedania. I ja bym bardzo chętnie go kupił. Tak, ten ostatni. Ten ostatni, za 1100. Nie pamiętam na czym żeśmy stanęli, jeśli chodzi o negocjacje, ale chyba na 600. Więc zaproponuję 666. No thanks. 750. No thanks. 800. No thanks. 833. Thanks, but I'll decline. No nie, no 866. Thanks, but I'll decline. Dobra, 900 i tyle. A, dobra, obraziła się. Boże, czemu oni się obrażają na mnie? No przecież to jest normalne, że handluję. No jestem Piotr Handlarz, Mirek Handlarz, no. Dobra, ile on tam jest? 780 nie? 850? 900? 900, no i dobra, no dobre i to. Dobre i to, słuchajcie. Dobra, cyk. I do chaty, znaczy do chaty, do biura. Jest 16:30. Nie wiem, czy mi się uda jeszcze to przehandlować dzisiaj. Bo chyba do 17 jest zmiana, więc zobaczymy. No najwyżej nam wyskoczy, że nie możemy, bo jesteśmy zbyt zmęczeni czy coś tam. Dobra, i teraz tak. Wystawmy. Najpierw to za 2000. I to powinno zejść. A to wystawimy sobie, kupiłem za 9. Za 15000. I zobaczymy, czy ktoś kupi autobus za 15000. Witam panią. 1-2 slums, 15000, proszę bardzo. Od razu? No kurna, no kurna. Proszę panią, szanowna pani, ma pani tu pięknie doświetlony autobus, zabezpieczone szyby, w razie czego, wie pani, żeby nikt się tutaj do pani nie dobrał. Oprócz tego, oryginalna kierownica z żuka, piękny materac, super wygodny, Uber Exclusive Premium, 2500 kosztował sam ten. Oprócz tego ma pani manualną skrzynię biegów, jakby pani chciała gdzieś pojechać, choć wątpię, że to jeździ. I drzwi ewakuacyjne w razie, jakby ktoś się dobijał, na przykład jakiś konkubent pani wcześniejszy, prawda, czy coś, przed nimi drzwiami. No i takie luksusy, proszę panią, za jedyne 21500. That's what I need. Ona to kupiła. Ona to kupiła za 21500. Proponując mi 14 na początku. To jest jakiś hit. Dobra, bo trzeba skończyć shifta. To jest jakiś hit, słuchajcie. To jest jakiś hit. Dobra, jeszcze mamy namiot do sprzedania. Nie no, za tyle niestety nie mam. Dawać mi po ten namiot tu. Witam, witam. Namiocik? Nie, coś droższego. No to sorry, to nie mam. Zapraszam, zapraszam. Dzień dobry. Dobra, nic. Dawać, dawać. No ja wiem, jest rano, będą przychodzić takie marudy raczej bogate. Sorry, no nie mam, no to co ci powiem, no. No now, przyjdź później. O, House at Slums, no i pięknie. Za 2000 go wystawiliśmy. 1700 ona oddaje od razu. 2450 jest pani. Deal! Kurwa! 100,
72% przebitki. Nie wierzę w to, co tu się dzieje, nie? To jest jakaś chora przebitka. Autobus jest znowu na sprzedaż. Za 10 100. Dobra, kupuję go. To nawet nie ma opcji, nie? Nawet nie ma opcji. Dzień dobry. Tyle pan chcesz? 9000 daje i thanks, deal jest. Nie? 9222. 9444. Deal pięknie. Czy ja mam jeszcze materacę? Nie mam. Dobra, materacę trzeba kupić, słuchajcie. Materacę trzeba kupić, ale mam jeszcze 18000, więc na spokojnie tak. Tu już chyba nie mamy żadnego namiotu więcej do sprzedaży, prawda? Szkoda. Kontenera się nie da kupić. 800 oni chcą za ten namiot. Dobra, kupię go za 450. I'll have to say no. Dobra, za 500. I'll have to say no. 555. No, thanks. 600. Thanks. Dobra, 650 to jest moja ostateczna propozycja. No i pięknie. O, mamy no, new area, new items. Sales income plus 5. No i pięknie. A, tylko mi się gra zbugowała. No dobra, już jest git. Dobra. No i jeszcze ten namiot opchnijmy też. W sensie opchnijmy. Kupmy. 877. Deal, super. Mniej więcej już wyczuwam, jak trzeba z nimi handlować. Ej, co jest? Czemu on jest dalej for sale? No, 855. This is the perfect fit for me. No to... A, bo ja za szybko wyszedłem. Dobra, mam nadzieję tylko, że hajsu mi nie zabrało. Z drugiej strony 800 i tak sobie to odbijemy na tym. I tak sobie, dosłuchajcie, na tym odbijemy, więc nie ma problemu. Żadnego problemu nie ma. Tylko ja potrzebuję, tak, materacy. Ja sobie ich kupię, nie wiem, 10 może, co? Kupię sobie ich 10, niech już będzie. I teraz tak. Wrzućmy te materace. Wrzućmy ogłoszenia. Sprzedajmy to. I idźmy na suburb. Bo jestem ciekaw, za ile i ile jesteśmy w stanie kupić. To jest bardzo ciekawe dla mnie. Dobra, a teraz tak. Cyk, namiocik. Czy w ogóle jesteśmy w stanie już kupić? Bo może trzeba, wiecie, następnego dnia poczekać czy coś. Dobra, cyk, jedno. Ale przebitkę niesamowitą, nie? Jesteśmy takim chamskim fliperem, że to jest po prostu straszne aż. To jest po prostu straszne, jaki my tu flipping odpierdalamy, nie? No jak można kupić, wiecie, autobus za 9000 i sprzedać go, nie wiem, za 22, nie? Dodając do środka tak naprawdę tylko materac, nie? Nic więcej. Znaczy nawet nie materac, tylko śpiwór w zasadzie. Dobra. Postawione. Trzeba wracać do ofisa. Do biura, jak to woli. Jedni wolą wracać na ofisa. Także to. Cyk. Office. Wystawmy. Za ile ja sprzedałem ostatnio ten? Za 21 100 chyba? Czekajcie, to wystawimy za 1900, bo jest tańsze. A to jest w ogóle tańsze, to za 1750. A to wystawimy za 20 000. I może się sprzeda. Siemano, witam. 1-2 slams, proszę bardzo. Coś mniejszego? To? To? A, nie mogę już trzeci raz zaproponować, no sorry. 1 at slams. This is too high. To w takim razie. No i pięknie, dobra. To idźmy. Za 1750, czyli za 2000 mogę mu opchnąć. Co 2000 jest pana. No i deal, pięknie. 207%! 207% przebitki! Przecież to mnie aż boli! Przecież to aż boli! 207% przebitki? To jest chore! Yes, I'm inclined to give to this jest chore! A closer look. To jest chore, słuchajcie! Nie, proszę pana, 2150 to jest minimum. No thanks. Nie? O, pierwszy co mi odmówił, 2000. No thanks. 1900. Exactly what deal? I was looking for. No to dobra, ile? 122, no tu słabiutko. Ale tam odbiliśmy sobie, więc tu luz. Fajnie by było teraz zrobić przebitkę 150% na autobusie. Ale nie wiem, czy to się uda, szczerze mówiąc. Sorry, a, w suburbie, to sorry, to nie teraz. W suburbie to dopiero za chwilę będę mógł. O, pan będzie chciał autobus kupić na pewno. O kurwa. 1500, panie, to już sprzedałem wszystko.
1300, no nie mam, sorry. Nie mam za tyle. Przykro mi. No i gdzie są klienci? O, idzie. Jeden at slams, proszę bardzo. Tu high for me, no nie, no panie. Jak tu high, co pan gadasz? Co tam dla pani? O, let's look at this option. No i to mi się podoba. 20 tysięcy. Szanowna pani. Idealna kierownica ze starej Alcantary, już trochę wytartej. Zasłonięte okna, żeby nikt się pani tutaj nie wdarł. Idealny materac, super premium, uber extra edition. Mało tego, idealne podświetlenie gamingowe, jak pani widzi, w dwóch kolorach. I drzwi wyjściowe, ewakuacyjne, dodatkowe. I za taką przyjemność, proszę panią, 24 500 jedyne. This is the perfect fit for me. Ona deala zrobiła! Jakie to są... Kurwa, 160% przebitki. No to witamy na Suburbach, moi drodzy. Tylko czy tu jest jakaś chata na sprzedaż gdzieś? Tam jest for sale. Biegniemy. Witam. 36 tysięcy. Nie no, błagam. Za 20 kupię. Za 20 kupię. Dzień dobry. Ja się rozejrzę, proszę panią, dobrze? Trochę tu syf. Trochę kiła i mogiła. No widok jakiś na zewnątrz jest, no nie powiem. Przynajmniej na jakąś zieloną łączkę, a nie na budowę. No, jeśli chodzi o... Widać, że jest... Alkoholem to pani nie oszczędzała, proszę panią. To zresztą po pani też widać, że czerwona pani jak burok. 36 tysięcy, nie ma opcji. 25 tysięcy, to jest moja propozycja. Dobrze, proszę panią. 28 tysięcy, to jest moja propozycja. 30. I to jest ostateczna. Dziękuję bardzo. 30 tysięcy, słuchajcie. Tylko, że do tych 30 tysięcy... To my potrzebujemy jeszcze zrobić zakupy. Potrzebujemy jeszcze zrobić zakupy, czyli 30 tysięcy. Pytanie, ile musimy zainwestować, jeśli chodzi o biuro, jeśli chodzi o meble, żeby to miało sens największy. No na pewno chciałbym tam tak, kupić łóżko, pomalować ściany. Nie wiem, ile ich będziemy potrzebować. Dać jakiś dywan. Dać jakieś... W sumie dwa łóżka kupię od razu, to będziemy mieć. Garderobę. Ze dwie. Dwa klozety, jedna lampa. To i to. 3500, nie wiem czy tyle mam. A nie, mam 11, dobra, to jest git. To trochę żeśmy nakupowali. Mamy to. I jestem ciekaw, jak to wyjdzie dla nas finansowo. Chociaż biorąc pod uwagę to sprzedawanie na slumsach, wydaje mi się, że nie wyjdziemy źle. Wydaje mi się, że nie wyjdziemy źle na tym wszystkim. Ale dobra, trzeba biec szybko, bo to się dzień zaczyna kończyć. Więc to trzeba jeszcze szybko spiąć tego jednego dnia, słuchajcie. Dobra, i teraz tak. Łóżko, gdzie by tu zainstalować? Tu trzeba się zastanowić. O tak. Kuchnia jest, jest łóżko. Chyba nie wiem, gdzie to łóżko tu postawić. Nie wiem za bardzo, gdzie to łóżko tu postawić. Postawimy na wejściu. Tyk. Pięknie. Oprócz tego, co tu jeszcze były? Szafy. Zastanawiam się tylko, czy dwie szafy jest sens, ale dobra, postawmy dwie szafy. Jakby, why not? Your shift is over. No ja wiem o tym, ale... Ale to jeszcze chwilę, proszę pana. Jeszcze chwilę, proszę państwa. Dobra, cyk. Mebelek. Tego sofę. Tyk, pięknie. I jakąś komodę pod telewizor, ale że telewizora nie ma, to będziecie oglądać po prostu to, co jest za oknem. Jedno, drugie. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Lampę mogę sobie postawić gdzieś. Postawmy jedną tutaj. Ej, ja tu mogę tyle jeszcze tych zrobić? Jedno, drugie. Kurna, ja tu mogę trzeci poziom tego wbić. Bo pytanie, czy malowanie ścian będzie wbijało, czy nie? Coś tam wbija, ale malutko. No bo te ściany trzeba pomalować i tą podłogę zrobić.
A teraz to przynajmniej wiem, jak to działa. I to 6 to tak na niewiele wystarczy. No dobra. No dobra, to przynajmniej wiemy, słuchajcie, jak to działa. Natomiast trzeba dokupić tam jeszcze trochę mebli. To by nas nie jebli. Mamy 11 tysięcy, więc luźno możemy, myślę, że zainwestować te jeszcze... Powiedzmy, no nie wiem. Ile możemy zainwestować? 5? 6? To na spokojnie, żeby zobaczyć, jak to odda. Więc weźmy sobie jeszcze tak. Ze 2 te garderoby. Ze 2 te klozety, może 3 nawet. Lamp. O kurwa, jakie te lampy są drogie, strasznie, a niewiele dają w sumie. Najlepiej garderoby więcej postawić. Łóżka już nie. Ścian tak, nie wiem, ze 20 kupimy tego. To się na pewno przyda. Tych karpetów. Z 10. Z 10 tego. Nawet więcej tych karpetów. Jeszcze parę kwiatków. I jeszcze może byśmy kupili... A jeszcze jedną garderobę w sumie. Co nam szkodzi? 4000 zainwestowaliśmy w to. I pytanie... Jaki będziemy w stanie zrobić procent na tym? To na pewno. Natomiast zastanawiam się, czy łazić na te slumsy i kupować jeszcze te namioty tam. Bo teoretycznie na tym jest fajna marża. Tylko pytanie... Ile będziemy w stanie na przykład z chaty wyciągnąć marży, nie? Bo może być tak, że z chaty wyciągniemy już w ogóle jakąś abstrakcyjną tą marżę. I będzie cudownie pięknie i wszystko fajnie. Ale to wiecie, to różnie bywa, nie? Cyk. Cyk, pięknie. Cyk, ładnie w kibelku zrobione, dobra. Ściany zrobimy jeszcze pięknie. Belki pomalowane. Cyk, odnowione. Proszę bardzo. Mi nie wygląda to jak u Meneli jakiś w chacie. Dobra, cyk, cyk, cyk. Mamy całość. I brakuje 150 do trzeciego poziomu. I jestem ciekaw, czy coś ponad trzecim poziomem jest. Czyli tak, zrobimy jeszcze jedno. Ty, a co tu się wydarzyło? Ja tu nie miałem sof, ja tu miałem... A to jest ciekawe bardzo, muszę przyznać. To jest bardzo ciekawe, co tu się teraz wydarzyło. To jest, można powiedzieć, że bardzo ciekawe, co tu się teraz wydarzyło. Nie wiem, czekaj, ile ten kwiatek daje jeden? 15. 30 mi nam brakuje. Jeszcze jedną lampę tu postawimy. I 5 nam brakuje, no nie wierzę w to, nie? I, o kurwa, to na 4 poziom można w ogóle dać. Nie wiem, czy 4 chyba nie wbijemy, ale spróbujemy, dobra. Kto nie ryzykuje, wiecie, ten wódki nie pije, czy coś tam. Innego szampana, no nieważne. Cyk. Cyk. Trochę mi brakuje, powiem wam. Cyk. Na wejściu jeszcze zrobimy. Jest max. Jest max. Czyli 4 to jest max. No dobra. Trochę wpakowaliśmy w to hajsu. Miałem 46 tysięcy. Wpakowaliśmy w to troszeczkę. Ale mamy 8 tysięcy. Więc ja bardzo chętnie jeszcze na slumsy wejdę. Żeby zobaczyć, czy tu nie jest na przykład jakiś kontener na sprzedaż. Albo nasz ulubiony... Kurde, no nie. No nie, namioty są na sprzedaż. Dobra, to kupmy namioty jeszcze. Bo nie ma co ryzykować z okazji. Nie ma co rezygnować z okazji. 750. 850. No thanks. 8500 zrobiłem. Dobrze, nie mam tyle pieniędzy, nie? Dobra, 900 jest mój. Dziękuję. Możesz już wyjść. Jest, dobrze, nie miałem tych 9000, bo jakbym 9000 zapłacił za namiot... To bym się tu chyba przekręcił, słuchajcie, nie? To bym się tu chyba przekręcił. Jeszcze 2 tu są na sprzedaż, to kupmy je od razu. Jakby why not? Stać nas na to. To jest zawsze okazja do tego, żeby, wiecie, coś tam przehandlować. No i pięknie, 777. Stawiamy szybko, cyk, na ziemię. Piękna sprawa.
1400 ten kosztuje. Kurwa, to za mniej niż 1000 raczej go nie kupimy. Ale spróbuję. 999. No thanks. 1100. Nie, nie 1100. 1050. I'll have to say no. 1111. No thanks. 1150? 1150. Thanks, but I'll decline. Kurwa, ty! 1200? That's what I need. Drogi ten namiot, muszę przyznać. Nie wiem, czy ja go za tyle sprzedam, żeby wyjść na tym in profit. No ale dobra, no nawet jak przerobimy na nim 200 czy 3, to umówmy się, dalej lepiej mieć to w sprzedaży i spróbować sprzedać, niż nie mieć tego w sprzedaży, nie? Więc taka sytuacja. Dobra, estate'y. Robimy. Wydaliśmy tu tyle, to za 1900 wystawmy. Tu wydaliśmy tyle, to 2200, to jest według mnie minimum. Tu wydaliśmy tyle, więc 1900. I tu wydaliśmy 37 tysięcy. Więc za 65 tysięcy go wystawmy. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Za 8,5. Za tyle nie będę miał, sorry. Za 8,5, sorry, nie mam. Na 1300. No pewnie, że tak. Proszę bardzo. Możemy iść od razu. I teraz tak, 1900 miałem wystawione, 200 i jest pana. No i pięknie, dziękuję bardzo. 133%. To nie jest źle w sumie. 133%. No najważniejsze, że przerobiliśmy na tym, nie? Najważniejsze, że in plus. Najważniejsze, że in plus, słuchajcie. Ten będzie chciał kupić chatę. No kurwa, ale nie taką. Sorry, no nie mam takich tanich domów, no. Przyjdź pan, jak będziesz miał 10 razy tyle, a nie. 1, 2 at slums, sorry, proszę bardzo. Too cheap for me, no sorry. No to na slumsach nie mam nic ciekawego. Co tam dla pana? Na at slums, proszę bardzo. 1900 i jest pana. Czy żartowałem? 2200. Przynajmniej. 2150 jest pana. Deal, no i pięknie. Kurwa, to jest niesamowite, nie? To jest niesamowite. Ale to tak cieszy w tej grze, nie? Jak się sprzedaje po takich mocno zawyżonych cenach. Naprawdę, mocno zawyżonych cenach. Coś pięknego. Za 17 tysięcy. Sorry, nie mam. Mam za 70 prawie. Za 17 jeszcze nie mam. Przyjdź pan później. Za 1400 mam to. A to za too high, no to sorry. Jak too high, to ja nic nie poradzę. Co tam u pani? Na suburbach. Proszę bardzo. No chcę to kupić za 65. Przedam jej to jeszcze drożej. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Jak pani widzi, komody w tym domu zamieniają się w sofy, a w zasadzie w fotele. Także proszę się śmiało obejść. Jest bardzo dużo miejsca na pani ciuchy i wszystkie inne pierdoły. Oprócz tego mamy bardzo ładną łazienkę. Jak widać, troszeczkę zardzewiała, ale to wystarczy, że pani wypucuje. I piękny kibelek, wyjściówka idealna, duża lodówka, piękny widok na ogrody sąsiadów. Słucham panią. 55 tysięcy, nie no, wie pani co, 55 tysięcy to trochę za mało. Jakby pani dała 77 tysięcy, to jest pani. Deal! 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 86 tysięcy mamy. Nie no, ja chyba zostanę, kurde, agentem nieruchomości, słuchajcie. Ja chyba zostanę agentem nieruchomości, bo to mi idzie aż za dobrze, bym powiedział. Dobra, tu jest jakaś chata za 45. Kurwa, trochę drogo. Tam mamy za ile? Za 260. Za 370. O kurwa, jakie tu drogie chaty są. 47. Dobra, spróbujmy tej. I uhandlujmy ją za 30. I będzie git, myślę. Siemano. Wie pan co? 32 tysiące i jest moje. 34 tysiące jest moje. No thanks. 36 tysięcy jest moje. No thanks. Zrobi pan co? Ostateczne słowo 38 tysięcy. Thanks, but I'll decline. Dobra, 40 tysięcy i ani grosza więcej. Tu ma pan gotóweczkę, podpisujemy umowę zaraz. No thanks. Kurwa. 47 on chce za to. No dobra, ale mamy mega duże marże na tym. Zarobimy na tym i tak, więc git. 40 tysięcy i jest git, prawda? No i pięknie, superancko. Podoba mi się to bardzo. Na razie nie meblujemy, no bo wiadomo. Natomiast trzeba kupić tą drugą chatę, ale za nią bym zapłacił maksymalnie 38. Maksymalnie 38.
Ona jest po 45, więc to powinno się, może nawet taniej. Dzień dobry, witam panią serdecznie. 45 tysięcy. Nie, no wie pani co, 37. 35. Jest moje. 36 500. Deal! Deal! 10 tysięcy nam zostało jeszcze na umeblowanie. Na dwie chaty. No nie wiem, czy to się uda na dwie chaty, ale na jedną na pewno. Plus jeszcze chyba mamy jakiś namiot do sprzedania. Więc myślę, że to by się udało. Ale słuchajcie, zrobimy to w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Pamiętajcie o subskrypcji. Zachęcam do wspierania kanału, żebym mógł tworzyć więcej takich fajnych treści. Takich fajnych treści. Dziękuję wam za oglądanie. No i co, słuchajcie, do następnego. Na razie. No i cześć.